Ziołowe wzmocnienie włosów danowieckie to jest właściwie mój wynalazek. Aczkolwiek nie tak do końca w 100% mój, na to, dlatego że no, te informacje odnośnie tego, jak działają rośliny, te trzy poszczególne w tym ziołowym wzmocnieniu włosów, to oczywiście przeczytałam z książek i tak sobie wydedukowałam, że połączenie rozmarynu, lawendy plus pokrzywy może dawać super efekty na włosy. A dlaczego? Dlatego, że no, rozmaryn działa mocno wzmacniająco na cebulki, na mieszki włosów, pobudza je do wzrostu. Pokrzywa, nie jest to żadne odkrycie, działa na strukturę włosa, na to, żeby te włosy miały blask. A lawenda również wzmacniająco, również chroniąco kolor, zwłaszcza przed promieniami słonecznymi, a również, a właściwie przede wszystkim antyłupieżowo. I tak powstało ziołowe wzmocnienie włosów danowieckie. Co takiego wyróżniającego ten jakby hydrolat jest to, że w związku z tym, że w rozmarynie i w lawendzie jest dosyć dużo drobin olejku eterycznego, to jest dosyć mocny jakby ekstrakt do włosów. Nie trzeba go konserwować w żadnym stopniu. Działa, z tego co wiem, klienci go lubią, kupują, regularnie jest w sprzedaży, więc zachęcam. Zwłaszcza dla osób, które chcą unikać takich mocno chemicznych środków do włosów. Więc ziołowe wzmocnienie włosów, danowieckie, lawenda, rozmaryn, pokrzywa. Nie powiem w jakich proporcjach, bo to moja tajemnica. I co? Jakby ktoś chciał spróbować, to zapraszam do mojego sklepu danowiec.pl. Tam można go zakupić. Jeśli ktoś byłby zainteresowany większymi ilościami od litra w górę, to zapraszam na maila. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmie.